Branża jest niezwykle ludziom potrzebna i w związku z tym każdy normalny człowiek zastanawia się, co tam jest w środku takiego, że to samo myśli. Proces ujawnia swą trudność dopiero w mikroskopowej skali. Świat zwariował. Komputer na jednej płytce krzem powstał mikroprocesor. Cześć, witajcie po długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nowym procesorze Apple M1, który został wypuszczony na rynek w listopadzie zeszłego roku. Temat ten omawiamy z nieco niecodziennej strony, to jest stając niejako w ofensywie do istnego potoku publikacji traktujących temat wyłącznie jako kolejny branżowy news. Powiedziałbym kolejnego źródła odsłon i kliknięć. Zawsze staramy się, aby przekazywane wam informacje były bardzo konkretne i wysokiej jakości. Przede wszystkim, żeby jednak stanowiły dla was źródło wiedzy i motywacji do jej zdobywania. Jednocześnie też mamy nadzieję, że w tej nowej serii, którą będziemy się tutaj starali stworzyć, uda się nam pokazać wam naszą pracę nieco od kuchni. To jest w przenośni i nieco dosłownie, ponieważ jednym ze specyficznych miejsc w Semihaf jest kuchnia właśnie. To tutaj spotykamy się i rozmawiamy na różne tematy, swobodnie, niemniej jednak wciąż na gruncie bardzo technicznym. Stanowi ona taki nieodłączny element naszej firmy. I nie będę ukrywał, że zrodził się tutaj niejeden szalony pomysł i stoczona została niejedna batalia na argumenty. Zanim jednak przejdziemy do sedna, pozwólcie, że zacznę w tradycyjny sposób. Ja nazywam się Radosław Biernacki, a dzisiaj ze mną przed mikrofonami są Maciek Czekaj i Staszek Kardach. Ale Radku, bo skoro to kuchnia, to my się będziemy kłócić w takim razie. No, ja myślę, że podtrzymamy nasze tradycje. No właśnie, tak. Więc to trzeba też pamiętać, drodzy słuchacze, że u nas dyskusje w kuchni są dość ciężkie. Musisz być dobrze przygotowany i oczytany, żeby pójść do kuchni i powiedzieć komuś, że nie ma racji. No dobra. Zobaczymy, kto będzie miał dzisiaj rację. Może zacznijmy od takiego lekkiego wstępu, żeby wprowadzić słuchaczów w temat. Znaczy, zacznijmy od tego, że Apple wypuścił nowy produkt z nowym procesorem, który został okrzyknięty przez wiele portali jako rewolucyjny. Wręcz posługiwano się takimi skojarzeniami jak Black Magic, rewolucja, no coś niesamowitego. W słowach niektórych Apple dokonał niemożliwego, czyli włożył do małego procesora mobilnego wydajność serwera. Jeżeli chodzi o, no mówiąc bezpośrednio, wydajność liczona jako per watt, tak? Czyli wydajność po prostu taka netto. No i nie wiem, Maćku, czy ty się z tym zgodzisz, czy to jest rewolucja? Jak ty to odbierasz? Jakie miałeś pierwsze wrażenie, gdy zacząłeś czytać te nagłówki? Od razu znaczę, że Maciek jest naszym lokalnym ekspertem od mikroarchitektury i detali procesora, więc powiedz mi, co pierwsze sobie pomyślałeś, kiedy zauważyłeś te wszystkie nagłówki, które aż wręcz krzyczały, że to jest coś, no, nieziemskiego. Pomyślałem sobie to samo, co zawsze myślę, kiedy widzę dużo nagłówków, że muszą nie mieć racji. A to tak trochę wkurza, prawda? Kiedy czytasz magia, nie? Myślisz sobie, kurde, to mamy chyba XX wiek, doszliśmy do czasu, kiedy wiemy, że inżynierowie to nie gotują w kotle i nie wyciągają z niego nagle takich chipów, tylko jest to pewien proces naukowy, tak? No dla mnie to było ale tak. Tego się niedobrze pisze w gazetach. No właśnie. Ale znalezienie tego, dlaczego nie mają racji, nie było też proste, bo rzeczywiście tutaj ten producent rzeczywiście dzieli się dosyć skąpą ilością szczegółów, trzeba robić dużo reverse engineeringu, żeby wyłowić to, co inni podają ci na tacy de facto. To zróbmy może takie małe oczyszczenie atmosfery na sam początek. Czy to jest rewolucja? Nie. No to na to pytanie już odpowiedzieliśmy. I teraz wszyscy, którzy byli ciekawi, mogą w zasadzie już zakończyć słuchanie podcastu. Dalej będą już tylko techniczne wyjaśnienia. Dziękuję. W następnym odcinku. Nie. Chodzi mi o to, dlaczego uważasz, że to nie jest rewolucja? Skąd jest to twoje uzasadnienie? Bo może wprowadźmy w ogóle tak bardziej technicznie. Na czym w ogóle polega budowanie procesorów i od czego to wszystko, skąd wynika ta wydajność, która, albo skąd może wynikać ta wydajność, która tam jest no, w samych peanach po prostu opisywana?
No, udało nam się właśnie dotrzeć, zresztą parę dobrych portali rzeczywiście poruszyło te tematy, że po pierwsze mamy szereg danych, mamy benchmarki, które niektóre są uczciwe, inne nieuczciwe, o tym też powiemy. Mamy szereg detali mikroarchitektonicznych, dzięki temu możemy porównać sobie ten procesor z innymi procesorami z podobnego segmentu rynkowego. I mamy, no i trzeba to złożyć razem do kupy i też mamy pewną wiedzę o tym, jak też przebiega proces produkcji procesorów, w szczególności designu. I możemy stwierdzić na pewno, że to jest po prostu ewolucja w stosunku do tego, co było wcześniej. Przy czym rzeczywiście odważyli się tutaj zrobić wiele rzeczy wbrew trendom ogólnie przemysłowym, czyli ten procesor trochę jest inny od podobnych procesorów, które działają w tym segmencie, powiedzmy, ultracienkich laptopów lub też bardzo mocnych procesorów mobilnych. Chyba bardziej nawet w rynku ultracienkich laptopów tutaj my się poruszamy. Więc rzeczywiście jest to nietypowy procesor w pewnym sensie, ale jest to ewolucja ich wcześniejszych designów, które mieli, czyli A13 i A14. Ale, Maćku, to ja tu może wystąpię w roli adwokata diabła, bądź też tego wujka, co to całą zabawę psuje. Przecież to jest ARM V8 coś. To znaczy, że no, są dość sztywne ramy, w jakich można swój design procesora nazwać ARMem, czy też z innej strony, jak wygląda kupowanie od ARMa licencji na ISE i potem tworzenie samego procesora. To znaczy, że no, pewne podstawy przynajmniej tego, co to jest za procesor, my mamy. No i teraz pytanie, no to skoro ARM nastawia sztywne ramy co do tego, jak wygląda, jakie instrukcje są dostępne w ISE, jak ma wyglądać, powiedzmy, jak ma wyglądać model pamięci, no to co ten Apple mógł zrobić? Tak, to ja powiem taką jedną anegdotkę, mianowicie jak rozmawialiśmy z ludźmi i obserwowaliśmy media zajmując prasę techniczną, powiedzmy 5 lat temu, 10 lat temu, to wszyscy mówili, a ARM to znaczy wolny i energooszczędny, a x86 to znaczy szybki. I teraz zaczynamy, po tym jak mieliśmy parę ruchów od Amazona, Apple'a i innych dużych graczy, to zaczynamy słyszeć na odwrót, no przecież oczywiste, że to jest szybkie, bo to jest ARM. No i zaraz, to co jest prawdą w końcu? I oczywiście odpowiedź jest taka sama jak poprzednio. Ani to nie jest prawdą. Czyli w ogóle ISA nie ma tutaj, ma bardzo niewielkie znaczenie. Ma pewne znaczenie, które jest trudne w ogóle do skwantyfikowania, do opisania liczbowego, ale ma stosunkowo niewielkie znaczenie w porównaniu z całą resztą, która w ogóle nie ma nic wspólnego z ISA. Cały podsystem pamięci, na przykład procesorów, nie ma, ma zero wspólnego z ISA i to, jak sobie to zaprojektujesz, ile masz cache'a, ile masz poziomów hierarchii cache'a, przykładowo wchodząc już w szczegóły, nie ma nic wspólnego z ISA, bo ISA ci nic nie mówi. ISA, czyli Instruction Set Architecture, nic ci mówi na temat tego, czy twój procesor ma cache, czy go nie ma i ile go ma. W zasadzie mógłbyś zrobić profesor nawet bez cache'a. No, zróbmy może tu małą taką przypomnienie co do naszych poprzednich odcinków, o których żeśmy już zresztą mówili o tym, ale tak naprawdę krótko, jak tak naprawdę wygląda procesor i dlaczego właśnie jest to prawdą, że sama zestaw rozkazów nie ma wpływu takiego ogromnego na wydajność. Może trochę ma na oszczędność. Dobrze, zrobimy sobie taką samo promocję. Mamy taki wideo na YouTubie, gdzie opisuję to dokładnie. Natomiast w dużym poziomie ogólności pierwsze, co robi procesor, czy tam drugie z kolei, co robi procesor po tym, jak zajmuje się po etapie branch predyktora, dekoduje instrukcje do mikrooperacji i po tym w zasadzie wszystkie procesory mają bardzo podobne mikrooperacje, czyli bazują na bardzo podobnym zestawie danych. Wszystkie takie same, niezależnie od tego, czy mamy x86, czy mamy ARMA, czy mamy architekturę Power, czy MIPSa. Mówiąc w skrócie, procesor w środku, niezależnie od tego, jaka jest architektura w roku 2021, wygląda bardzo podobnie. Są jednostki wykonawcze, są reservation stations, jest renaming, tak. Register renaming, jest reorder buffer. Jakby te pryncypia, które mówią o tym, jak robione są procesory out of order, czyli te wszystkie
superskalarne procesory, które są dostępne obecnie na rynku, niezależnie od architektury, czy to jest x86, czy to jest ARM. Są takie same w środku, co do zasady. Oczywiście szczegóły są gigantyczne różnice, jeśli chodzi o implementację, to jest pewne, bo robią to inne zespoły inżynierskie, choć ci ludzie migrują też, ale między firmami. Ale no to też jest stąd bierze, nie? Że jeżeli ludzie migrują, to wiedza, jak to się robi, też migruje, prawda? Ja bym mógł to porównywać, nie wiem, jakbym sobie pomyślał o jakiejś innej dziedzinie przemysłu, to przykładowo bazy danych relacyjne. One wszystkie opierają się na tych samych algorytmach, prawda? Tam nie ma, jeśli skupiamy się powiedzmy, nie wiem, na Postgresie i MySQL-u, one mają te same silniki w środku co do algorytmów. Różnią się implementacją, czyli to jakich dobrych mają programistów C na przykład. I do tego bym porównał tutaj w pewien sposób tą konstrukcję procesora, że co do głównych algorytmów mamy ten sam algorytm Thomasulo w zasadzie od 50 lat, bo został wymyślony pod koniec lat 70. zdaje się, przez IBM. Dokładnie. I do dzisiaj stosowany jest ten sam algorytm. Oczywiście implementacja w języku opisu sprzętu będzie różna. Realizacja, czyli proces technologiczny będzie różny. Czyli tu mamy, z jednej strony możemy mieć TSMC, na przykład z drugiej strony Intel ma swoje własne faby i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o poziom, powiedzmy, algorytmiczny, to jest to samo. Mogę cię tu ugryźć teraz? Pamiętasz, jak kiedyś w kuchni mówiłem, że to wszystko jest to samo, a ty powiedziałeś, że nie? że od 20 lat nie mamy jakby progresu, jeżeli chodzi o rozwój technologii wytwarzania procesorów, w sensie, wiesz, schematu. Tak, coraz bardziej się z tobą zgadzam, że bardzo trudno jest wyjść poza ten schemat. Oczywiście tam się dużo zmienia szczegółów, w szczególności jeśli na przykład dochodzą problemy skalowania, prawda, czyli tego, jak sobie radzić z wieloma poziomami hierarchii cache'a, jak sobie radzić z tym, że mamy kilkanaście procesorów na jednej płytce krzemowej, a obok jest druga płytka, która ma swoje kilkanaście i one muszą ze sobą rozmawiać w miarę szybko i tak dalej. Czy tak. To są problemy, których pierwotnie IBM nie miał. Choćby te problemy termiczne, które wynikają z procesu technologicznego i tego, że wiesz, nie zwydatkujesz więcej energii z określonej powierzchni, nie? Tak, może o tym też powiemy później, chociaż to wszyscy jedziemy na tym samym wózku, czy tam wszyscy producenci jadą na tym samym wózku, jeśli chodzi o fizykę. Oczywiście to jest taki wspólny mianownik. Natomiast rzeczywiście co do takiej ogólnej zasady, był szereg prób zrobienia procesorów, które nadawały, znaczy jeśli wyjdziemy poza procesory ogólnego przeznaczenia, czyli desktopy, serwery i mobilne, to mamy większą heterogeniczność. Przykładowo DSP-ki to są najczęściej procesory typu VLIV. Mamy dużo procesorów budowanych właśnie opartych o VLIV albo nawet jakieś bardziej jeszcze ekstrawaganckie pomysły jak RAV albo, no słucham. VLIV to znaczy Very Long Instruction. Tak, Very Long albo Very Wide Instruction Word, czyli to są procesory, które mają trochę jak Itanium, tylko jeszcze bardziej, bo Itanium to była próba aplikacji VLIV-a do procesorów ogólnego przeznaczenia. Mamy jedyny w zasadzie taki wyjątek, to jest MIL, przy czym MIL oczywiście nie wyprodukował jeszcze niczego, więc na razie nie wiemy, na ile to jest Vaporware, a na ile to jest... To o tym powinniśmy osobny podcast zrobić, ale czyli poza tą dziedziną, poza tym mainstreamem mamy różne architektury, mamy różne pomysły, procesory grafowe, procesory Dataflow na przykład były, nawet Microsoft miał taki projekt badawczy kilka lat temu, chyba go zakończyli, nie wiadomo dokładnie jakie wnioski z tego wyszły, ale nie kontynuują tego, więc było parę prób zrobienia czegoś inaczej, ale żadna z nich się nie okazała się skuteczna, jeśli każemy tym procesorom uruchomić, nie wiem, Excel albo przeglądarkę, to po prostu one klękają. To znaczy out of order, czyli out of order polega na tym generalnie, że możliwości kompilatora, czy w ogóle jakiejś statycznej analizy kodu po prostu bardzo szybko się kończą, jeśli chodzi w szczególności o takie typowe programy. Tylko może po kolei, bo teraz wchodzimy jakby w tą kwestię dekodowania, no bo zaczynamy mówić już tutaj o detalach, a ja bym chciał jeszcze tak jakby zrobić nawrotkę i powiedzieć, że okej, czyli te procesory, niezależnie od tego, czy to jest desktop, czy to jest właśnie, jaka to jest architektura, one wszystkie są jakby ogólnie skonstruowane tak samo.
No ale z jakiegoś powodu na przykład chipy mobilne, tak, zużywają mniej energii niż chipy desktopowe. Albo chipy, przeznaczone dla serwerów troszeczkę są inaczej skonstruowane niż chipy desktopowe. Tak, więc różnią się parametry. Właśnie, powiedz skąd to się bierze i drugie pytanie, dlaczego mimo wszystko pokutuje ten przesąd, że ARM jest bardziej energooszczędny i to ma troszeczkę uzasadnienia praktycznego, prawda? Może najpierw o tym powiedz, bo ja mam wrażenie, że wiesz, w takich dyskusjach na internecie często możesz spotkać takie komentarze, nie wiesz, tam ktoś klepie nie, na klawiaturze, że a, bo to jest ARM, bo to będzie oszczędne i jak oszczędzasz energię, to możesz przeznaczyć tę energię na coś innego, to będzie wtedy szybciej działać, nie? To ile nie jest tak do końca. Ile jest w tym prawdy? Właśnie powiedz, ile jest w tym prawdy i dlaczego to jest być może prawda, ale dlaczego to jest nieprawda? Zauważmy, że ARM robi produkuje procesory mobilne w wersji Big Little i on to robi właśnie dlatego, że kwestia, że zależność między wydajnością a mocą czy energią zużywaną nie jest liniowa. I albo robisz procesor zoptymalizowany pod małe zużycie mocy, albo robisz procesor, który ma być szybki. I oni sami, i Apple robi dokładnie to samo. Co możesz zrobić, żeby procesor był szybszy, ale zużywał więcej energii? Gdzie możesz zrobić tu ten kompromis? Bierzemy wszystkie struktury wewnętrzne, które procesor ma i poszerzamy je kilkakrotnie. Czyli co? Ilość instrukcji, które jednocześnie może wykonywać naraz, ilość instrukcji, które z czym może to się dekodować, wiąże? Ilość... Jak chcesz więcej instrukcji dekodować naraz, to co musisz zrobić? No poszerzyć dekoder instrukcji, a następnie całą resztę, bo jak masz więcej instrukcji zdekodowanych, to musisz je potem gdzieś trzymać, śledzić ich wykonanie i tak dalej. Czyli to się wiąże po prostu z dołożeniem dodatkowych tranzystorów, no bo jak chcesz bardziej skomplikowaną i pamięci. Logikę... Tak. I cache'a, no potem oczywiście musi być większy cache, żeby to pomieścić. Czyli wynika to wprost. Im masz szerszą struktury przetwarzania, typu nie chcesz analizować po jednej instrukcji po kolei, tylko bierzesz ciąg instrukcji jako całość i patrzysz na nie na zasadzie tu jest instrukcja ładowania, a później przeniesienia, a później mnożenia. Aha, no to będzie w zasadzie załadowanie i mnożenie, więc ja to zrobię tak, nie? Albo tutaj widzę jakąś optymalną. Jak chcesz zrobić takie, no... To jest frontend, tak, procesora, czyli tłumaczenie instrukcji. Jak to chcesz zrobić szeroko i analizować wiele instrukcji naraz, to ta logika musi jakby widzieć więcej stanów, tak, procesora i analizować więcej. No to się wiąże z tym, tak, że masz bardziej skomplikowane W sieciach mamy takie pojęcie, nie? Jak bandwidth delay product, czyli jeśli masz na przykład strumień TCP, to liczysz sobie opóźnienie między dwoma klientem, powiedzmy, a serwerem i z powrotem i obliczasz sobie pasmo, jakie możesz mieć, i dostajesz całościową ilość bajtów, które jest w locie w sieci. I na przykład dla połączeń TCP dużych to mogą być nawet megabajty danych, które są fizycznie w kablu i czekają, żeby do ciebie przyszły. No to i tak jest samo podobnie, jest z instrukcjami, nie? W procesorze. Czyli masz bandwidth, czyli twoją szerokość dekodowania i masz delay, bo procesor ma pipeline, który ma co najmniej kilkanaście cykli. Tylko że te dane nie leżą w kablu, tylko leżą w tranzystorach, więc ich musi być więcej. No w rejestrach, w pamięci, tak. W tranzystorach, tak. I teraz skąd się bierze zużycie energii? Jeżeli masz więcej tranzystorów i więcej tych tranzystorów na sekundę się przełącza naraz, no to więcej energii zużywasz. Każdy z tranzystorów przy przełączeniu zużywa energię, którą, można mówiąc kolokwialnie, rozprasza Radku, energię. No. Powiem nawet więcej, tak. Każdy z tranzystorów, który tam jest, który nawet nie działa, zużywa energię. Pamiętaj, że prąd upływności dzisiaj w tranzystorach przy takich skali miniaturyzacji, czyli poniżej 10 nanometrów, to jest oczywiście umowna wielkość, ta 10 nanometrów, bo tam to nie jest żaden z realnych wymiarów, ale przy takiej skali integracji prąd upływności jest rzędu chyba 1/3. Czyli nawet nieaktywny tranzystor zużywa ci 1/3 prądu. Tak, no to jest dosyć znany ostatni sam fakt, problem, że ten krzem tam mniejszy... po prostu jest, że ktoś ten krzem tam wstawił, już powoduje, że on zużywa prąd. Im jest inaczej, bo tak skaczemy z tematu szybko, ale jest energia jakby tracona w statycznym stanie i energia tracona w wyniku przełączania tranzystorów. Obie są równie ważne, ale ta statyczna staje się coraz bardziej ważna, im niżej schodzimy z procesem technologicznym. Można powiedzieć, że rezystancja złącza się zmniejsza i no... Mamy efekt tunelowy, mamy procesory kwantowe po prostu. Elektrony nam tunelują przez złącze, przez które nie powinny.
To jeszcze zostaje do tego chyba pytanie, jaka jest zależność pomiędzy ilością tranzystoru, a na przykład dodaniem jednego bitu, dajmy na to w SRAM-ie, bo to może, może pokazać, jaka jest zależność pomiędzy wydajnością a mocą, jeden a SRAM liniowa to ona nie jest. Jedna komórka SRAM to jest 6 tranzystorów, ale średnio. Typowe komórki SRAM mają 6 tranzystorów. Tak, przy czym to jest dla jednej, przy czym tam zaczyna jeszcze być taki problem, że tam jest dużo więcej drutów niż tranzystorów. To jest kolejna rzecz, że w momencie, kiedy zmniejszamy proces technologiczny, to opóźnienie przełączania nam się zmniejsza też, czyli powiedzmy tranzystory i bramki działają szybciej, natomiast druty paradoksalnie nie podążają za tym trendem. Działają relatywnie wolniej. Czyli im cieńszy drut, tym większe masz problemy z szybkością propagacji sygnału przez ten drut. Zaczynają się znowu efekty, to się nazywa efekt naskórkowy między innymi, czyli w ogóle przekrój przewodu elektrycznego zaczyna mieć znaczenie tutaj. Mhm. To jeszcze powiedz mi, Maćku, no bo można by się zastanowić, dobra, to skoro wiemy, w jaki sposób poszerzyć zdolności naszego chociażby frontendu, bo jak dojdziemy zaraz, bardzo podobnie sprawa wygląda i w reszcie, powiedzmy, etapów wykonywania instrukcji, no to dlaczego wszyscy tego nie robią? Jak zauważymy ewolucję produkcji procesorów różnych firm, to jest proces generacyjny, który trwa wiele lat. Nikt nie startuje z czymś tak agresywnym od samego początku, bo to, o czym mówimy, wydaje się proste, ale w realizacji pamiętajmy, że to jest kilkuletni projekt dla dużego zespołu inżynierów i drugiego podobnego zespołu, który zajmuje się niczym innym, tylko weryfikacją tego. Więc nikt nie startuje z czymś tak odważnym od razu. Im bardziej robimy szeroki procesor, tym większe stają się wyzwania, jeśli chodzi o zmieszczenie się na przykład w czasie propagacji sygnału, o upchanie tych wszystkich drutów i innych rzeczy w krzemie tak, żeby one działały dostatecznie szybko. Stopień wyzwania robi się coraz... Wyzwanie jest coraz trudniejsze, im bardziej wypasiony, mówiąc kolokwialnie, jest to procesor. W związku z czym ten proces zawsze jest iteracyjny. Wszystkie firmy, łącznie z ARM Limited i z jego sprzymierzeńcami czy tam vendorami, wszyscy zaczynają od czegoś skromnego i potem powoli pną się w górę, jeśli chcą. Jeśli mają na to pieniądze, chcą zaryzykować. Więc tak samo robił Apple, który też zaczynał od prostszych jednostek i potem rozpędzał się coraz bardziej. Tak samo robił Intel, który zaczynał od prymitywnych procesorów, z których wszyscy się śmiali na początku lat 90. Pierwszy procesor out of order Intel zrobił w 95-96 roku. Śmiali się, ale to w kręgach bardziej, nazwałbym to... Naukowych, tak. Bo Intel, centrów danych. Intel teraz jest hegemonem, ale kiedyś to była firma, która produkowała pamięci SRAM. Od tego zaczynała, nie? Więc jak wypuściła pierwszy procesor 4-bitowy, to wszyscy myśleli, że to fajnie. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast okazało się, że krzem kompletnie zdystansował inne techniki. No kolejna rzecz jest taka, oczywiście, że jednak teraz możemy sobie pozwolić na trochę więcej ze względu właśnie na to, że procesy technologiczne zmieniają układ sił, czyli możesz napchać jednak tych tranzystorów więcej. W szczególności możesz zrobić szersze właśnie te procesory, upychać te tranzystory w takie struktury jak pamięć, kolejki, rejestry i tak dalej. I masz to trochę tak jakby za darmo, po prostu wcześniej tyle tego nie mogłeś tam wsadzić. Zróbmy jeszcze nawrotkę do samego początku. Mówiłeś też o procesorach Big Little, tak, jeżeli chodzi o ARM. Powiedz parę słów o tym, dlaczego robi się taką technikę. Czy dlaczego się robi procesor, który jest mniejszy i coś większego, co będzie w razie zwiększonej zapotrzebowania na moc uruchomione. Alternatywa jest taka, żebyś zmniejszył na przykład napięcie i taktowanie tego dużego procesora i okazuje się, że on wtedy nadal nie będzie tak wydajny jak ten mniejszy procesor. Czyli bardziej opłaca ci się zrobić na przykład procesor, który będzie 4 razy czy 8 razy mniej zajmował powierzchni w krzemie. Będzie on mniej wydajny, ale bardziej energooszczędny niż ten duży procesor, który po prostu zredukujesz mu napięcie i taktowanie. Czyli tak, jeżeli redukujemy częstotliwość, znaczy inaczej, jeżeli chcemy zredukować zużycie prądu, to można zredukować napięcie, bo każdy tranzystor przy przełączeniu musi
rozproszyć tą energię, która jest zgromadzona na jego bramce. I to się po prostu robi na zasadzie zwarcia. Te elektrony, które tam są i otwierają złącze, czy tam kanał, one po prostu muszą spłynąć, czy to do masy, czy do plusa, w zależności od tego, do jakiego stanu go przełączamy. Ten przepływ tego ładunku to jest de facto zwarcie. Więc przy każdym takcie procesora jest, można kojarzyć, że jest zwarcie i ten prąd przepływa, generuje ciepło, tak? Co spowoduje, żeby obniżyć to ciepło i obniżyć tą ilość wydatkowanej energii, można zmniejszyć potencjał, do którego musimy naładować albo z którego musimy rozładować tą bramkę, czyli zmniejszamy napięcie. Są na rynku takie procesory low voltage, to przepowiedziałem? Tak to się mówi, prawda? Które właśnie jakby właśnie za główny cel mają ograniczenie mocy, czy tam wydatkowanej mocy, przez to działają długo na materii, poprzez po prostu proces technologiczny, który pozwala stworzyć układ logiczny na niższym poziomie napięcia. No ale jeżeli masz niższe napięcie, to nie możesz tak wysoko taktować procesora. To znaczy wynika to wprost z rezystancji, można powiedzieć, tego obwodu, który ładuje tą bramkę, czyli każdy kanał ma jakąś rezystancję taką minimalną, której się nie da przeskoczyć. Im mniejszy tranzystor, tym ta rezystancja jest większa. No logiczne, im mniej prądu przez niego przepłynie. W związku z tym tą butelkę, czyli tą bramkę tranzystora będzie ciężej naładować. Więc jeżeli chcesz taktować procesor szybciej, no to musisz mieć krótszy czas naładowania tej bramki do odpowiedniego poziomu napięcia, który włączy tranzystor, tak? No więc jak masz mniejszy czas, no to jedyne, co możesz zrobić, żeby przeskoczyć fizykę, no to jest zwiększyć napięcie, tak? No i stąd właśnie ktokolwiek się bawił na przykład podkręcaniem procesora, bierze się fakt, że żeby przeskoczyć na wyższy poziom taktowania, musisz zazwyczaj zwiększyć napięcie. Czy to, jeżeli chodzi o podkręcanie, nie wiem... Tak, i kończymy na tym, że zależność jest kwadratowa, prawda? Czyli de facto zużycie mocy rośnie z kwadratem taktowania. Moc wzrasta z kwadratem, jeżeli chodzi o częstotliwość. Czyli jeżeli, chociażby kto podkręcał ostatnie karty graficzne, jeżeli chcesz zwiększyć częstotliwość, powiedzmy masz tam, nie wiem, 2 GHz, chcesz zwiększyć o 100 MHz, no to dodajesz tam na przykład 50 W, ale już kolejne 100 MHz to już nie będzie kolejne 50 W, tylko to będzie 150 W i tak dalej, w sensie oczywiście ja tu strzelam z głowy tymi liczbami, nie odwołuję się do jakiegoś konkretnego przypadku, ale chcę, żebyście zobaczyli, że że liniowy wzrost częstotliwości wiąże się z kwadratowym wydatkiem energii. Ja tu mam przed sobą taki obrazek, dosyć stary już, ale pokazujący, że ARM sam doszedł do wniosku, że jeśli ma konfigurację 1 tłusty plus 7 chudych mniejszych procesorków, to jest optymalne, jeśli chodzi o wydajność, czyli daje nam na przykład 2 razy większą wydajność w sumie niż 8 tych samych małych, przy tym samej, przy podobnej powierzchni krzemu. Tak, tylko jeszcze powiedz, bo ja ci trochę przerwałem, a chcę, żebyś to podsumował. Czyli cała idea w tym Big Little polega na tym, że jak masz duży procesor, wszędzie dużo krzemu zajmuje i ma wiele bramek, to okazuje się, że nawet zmniejszenie tego napięcia i taktowania, żeby oszczędzić energię w stanie, kiedy system nie potrzebuje tyle mocy obliczeniowej, nie da takiego samego zysku energetycznego, jak mały procesorek, który będzie skrojony na miarę do tego zapotrzebowania mocy. Czyli co robimy? Wyłączamy ten duży procesor i przenosimy to zadanie na mały procesor, który ma dużo mniej bramek, nawet być może jest taktowany z większą częstotliwością. Twój budżet jest taki duży, że bardziej opłaca ci się zrobić osobny kawałek krzemu specjalnie po to, żeby był energooszczędny, niż manipulować tylko napięciem. I w przypadku procesorów serwerowych czy desktopowych to nie ma sensu, bo wszystkie one pracują na pełną parę czasami. W przypadku procesorów mobilnych jest tak, że rzadko one wszystkie pracują na pełnej parze. Zazwyczaj jest 1-2 taski, powiedzmy, nie wiem, jakaś gierka czy przeglądarka, która się rozpędza, a cała reszta tasków wykonuje się w tle i wtedy te takie średniej wydajności taski, które się wykonują w tle, one powinny się wykonywać na tych procesorach typu Little. Mm-hmm. Okej. Możemy tu jeszcze rozszerzać ten temat, idąc w różne ścieżki, na przykład jak się da oszczędzić energię na cache'u, bo cache sam sobie, żeby
podtrzymywał swój stan, też zużywa energię, nie mówiąc o tym, kiedy jest wykorzystywany aktywnie, kiedy procesor dostaje się do niego i też, no to w zasadzie z tego, co czytałem, większość wydatku energetycznego teraz nie idzie na sam processing, tylko na cache. W sensie wtedy, kiedy procesor dostaje się do linii cache'u, on zużywa ogromnej ilości energii i tam... Na cache, na transport danych po szynach. Tam teraz głównie nic nie robimy, tylko przesyłamy dane w tej WFT. Więc tu jest dużo tematów, ale jakby to nie było główną osią. Chciałem właśnie tylko słuchaczom troszkę nakreślić podstawy tego, skąd to się w ogóle może brać. I chciałbym wrócić do tej naszej głównej osi dyskusji. Wiedząc to wszystko, jak to działa i jakie są ograniczenia fizyczne i mniej więcej w jakich terenach się poruszamy, powiedzmy może, gdzie jest ta magia w tym jabłku? Co w zasadzie, jeżeli chodzi o mikroarchitekturę, Apple mógł zrobić, że osiągnął takie wyniki, jakie osiągnął? Dobrze, no to może powiem w takim razie o kilku liczbach. Więc tak, przykładowo podstawowy parametr, który mierzy nam głębokość, czy stopień zrównoleglenia w procesorach, czy głębokość kolejek, czy reorder buffer. Mamy co najmniej 180 wpisów, przy czym niektórzy podają nawet, że jest ich aż 600. Ja nie wiem, skąd im się wzięło 600 akurat, bo robiłem te benchmarki, wyszło mi 180, ale to jest w sumie bardzo dobra liczba, to porównywalnie do serwerowych architektur też. Mamy kolejną rzecz, głębokość kolejki transakcji do pamięci, czyli tak zwany load store queue. Mamy 128 wpisów względem na przykład 90 tylko paru, które Maciek, są czekaj, w innych architekturach. Bo ty mówisz tutaj mamy, nie? To nie wiem, skąd ty to wiesz? To można gdzieś, nie wiem, zobaczyć, czy o co? Skąd ty masz te liczby? Znaczy, można to oczywiście przeczytać, ale ja sprawdziłem też to sam, żeby się upewnić, szczególnie, że to... To znaczy, jak to zrobiłeś? Rozebrałeś procesor na części? Pożyczyłem sobie oczywiście system cały i można go sobie wynająć w chmurze i puściłem benchmarki, które mamy i które stosujemy też na innych architekturach. Przy okazji puściłem jednocześnie identyczne benchmarki, jakie puszczał nasz popularny portal, który często cytujemy, czyli AnandTech, więc chciałem zobaczyć, czy uda mi się zreprodukować ich wyniki. Zreprodukowałem wszystkie oprócz właśnie tego dotyczącego reorder buffera, gdzie ich interpretacja jest taka trochę dziwna, ale może oni mają rację, nie wiem. Natomiast tak, generalnie można puścić szereg benchmarków, które testują ci mikroarchitekturę i wszystkie te poszczególne elementy da się wykryć. Nie jest to proste, wymaga spreparowania specjalnego kodu maszynowego, ale jest to do wykonania i mamy w sumie nawet narzędzia open source, które to robią. To trochę przypomina ten temat, który był przy atakach Spectre Meltdown, prawda, że w zasadzie ten procesor sam próbuje się dopasować do strumienia instrukcji i dużo rzeczy jakby ukrywa przed programistą, ale będąc świadomy, że tam i tak jest jakaś konstrukcja konkretna, możesz tak użyć takich instrukcji i takich zależności między instrukcjami, w tym zależności danych, które po prostu spowodują, że pewne wewnętrzne elementy zależne od siebie zaczną emanować, tak, jeżeli chodzi o czas wykonania. I w ten sposób można zmierzyć po prostu pewne parametry procesora, które nawet być może nie są ujęte w oficjalnej specyfikacji. Zgadza się. Jeśli wiemy, jak mniej więcej działa mikroarchitektura procesora, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, typu algorytm Thomas-Sulo i bardziej tylko nieco na większym poziomie szczegółów, to możemy spróbować to przetestować. W szczególności testowanie głębokości kolejek i buforów robi się w ten sposób, że preparujemy sobie taką dużą pętlę z dużą ilością instrukcji, wstawiamy instrukcje, które bardzo długo trwają, po to, żeby wstrzymywać nieco pracę reorder buffera i wszystkich i całego pipeline'u. Pamiętajmy, że instrukcje muszą być dekodowane w kolejności i muszą być komitowane w kolejności. Więc jeśli mamy instrukcję, która bardzo długo trwa, ona de facto nam przystopowuje pipeline i możemy próbować wtedy mierzyć jego głębokość.
Więc wstawiamy takie instrukcje przerywniki. Najlepsze z przerywniki to są instrukcje, które odwołują się do DDR-a, czyli instrukcje pobierania wartości z pamięci. Musimy się upewnić tylko, że to trafia do DDR-a. Żeby się upewnić, trzeba spreparować olbrzymią listę jednokierunkową i ją odpowiednio pohaszować, żeby to były losowe adresy i wtedy mamy bardzo dużą pewność, że każdokrotne odwołanie się z tej listy będzie lądowało w DDR-ze. Czyli będziemy mieli na przykład latencję rzędu 200-300 cykli na dzień dobry, takiej instrukcji. Na każdą taką instrukcję pobrania wartości z pamięci. Bo to polega na tym, że po prostu prefetcher nie jest w stanie przewidzieć, tak? Kolejnego prefetcher nie jest w stanie przewidzieć, więc każda instrukcja wykonuje się de facto sekwencyjnie. Tak działają wszystkie testy, które mierzą nam efekty cache'a i latencję do pamięci w ogóle. Czyli to jest taki podstawowy mechanizm. Prefetcher nie jest w stanie tego... No. Tak by the way, tutaj mała uwaga dla wszystkich, którzy projektują własne algorytmy. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego wasz algorytm działa bardzo wolno, no to tu jest taki jeden z elementarnych trików. Nie używajcie list. Tak jest. Tak jest, bo wtedy ten efekt mamy niejako za darmo, można powiedzieć. To znaczy włącza nam się ten efekt losowego dostępu do pamięci i olbrzymich latencji, pomimo tego, że on jest normalnie dla programów katastrofalny. Więc jak mamy taką podstawową instrukcję, która nam wymusza pewną sekwencyjność wykonania, to następnie dorzucamy jakiś wypełniacz po środku i regulujemy jego długość. W przypadku mierze pomiarów, na przykład reorder buffera, najczęściej stosuje się NOPy, bo to jest taki neutralny wypełniacz, który procesor po prostu wchłania i nie wykonuje tam nic specjalnego. Więc po prostu wtedy wkładamy między dwie takie instrukcje do pamięci, wkładamy dużo NOPów i w zależności od tego, ile tam NOPów wejdzie, będziemy mieli różny wynik. I następnie musimy sobie zrobić wykres, zobaczyć, czy są jakieś schodki na tym wykresie. Jeśli jest jakiś duży schodek, to najprawdopodobniej oznacza to, że wyszliśmy poza pojemność buforów w procesorze i wtedy wszystko zaczyna działać wolniej. Jeśli chcemy zmierzyć głębokość kolejki loadów, to robimy to samo, tylko wsadzamy tam jakieś losowe instrukcje, takie odpowiednio spreparowane instrukcje loadowe. One się nie muszą wykonywać. To jest bardzo ważna uwaga, że te instrukcje loadów, load store queue w procesorach działa w ten sposób, że instrukcja, która nawet nie zna jeszcze swojego adresu, z którego ma pobierać pamięć, już ląduje w kolejce i czeka tam, aż ten adres się rozwiąże. Normalnie, jeśli powiedzmy w szczęśliwym przypadku, rozwiązuje się w ciągu 3-4 cykli, natomiast w przypadku pesymistycznym może się rozwiązywać po kilkuset cyklach, bo możemy mieć na przykład translację pamięci, która tyle trwa. Dokładnie. Więc te instrukcje lądują do tej kolejki. Tam następuje szereg mechanizmów takich jak na przykład rozwiązywanie aliasingu, rozwiązywanie problemu z memory orderingiem, o czym będziemy jeszcze wspominać w podcaście. I te instrukcje tam sobie czekają i wykonywane są asynchronicznie w miarę możliwości. I co jest istotne, może być tak, że nawet kilka ładowań jest dekodowanych i czeka na swoje rozwiązanie adresów, prawda? Więc możemy... Tak. Drugi hint. Z jednej strony wielokrotnie słyszałem, że języki, które używają odwołań pośrednich, mają zerowy koszt. No ale jeżeli dołożysz takich odwołań pośrednich, na przykład wywołań funkcji wirtualnych, czy przez pointery do odwołań danych, no to jednak jakieś znaczenie ma. To nie jest tak, że to jest za darmo. Zwłaszcza tak, jeżeli ale to wchodzimy już w branch prediction teraz i to jest osobna dziedzina. Tak, ale mówię nawet odwołanie się do struktury danych, które mają pointery, nie? A tak, to jest taka podstawowa zasada, że jeśli mierzymy sobie algorytmy, traktując każde odwołanie do pamięci jako koszt jednostkowy, to wyjdą nam wyniki kompletnie nierealistyczne. W praktyce w naszych komputerach ten koszt nie jest jednostkowy. Musimy o tym pamiętać. On jest jednostkowy tylko jeśli masz zbiór danych, który mieści się w cache L1, czyli ma powiedzmy tam 30 do 100 kilobajtów w zależności od architektury. Znowu, Apple M1 ma 128 kilobajtów cache'a, to jest rekordowa ilość. Inne architektury współczesne mają na przykład 48 kilobajtów czy nawet mniej, więc to jest bardzo dużo. Cache'a L2 mają aż do 1 megabajta, czyli dwa razy więcej na przykład niż rdzenie intelowe dzisiaj. Co ciekawe, cache L3 działa nietypowo. Będziemy jeszcze do tego wracać.
Tak czy inaczej, mając te wypełniacze, możemy sobie badać głębokość różnych kolejek. Możemy sobie badać właśnie latencję opóźnienia do pamięci. Powtarzałem jeszcze benchmark Stream, który jest używany do testowania przepustowości do pamięci DDR dla pojedynczego kora i dla całego systemu. Dla pojedynczego kora mamy 50 GB na sekundę. Znowu bardzo duża ilość, jak na procesory desktopowe. Porównywalne desktopowe procesory od Intela mają 25 na przykład gigabajtów i to jest charakterystyczne też dla desktopów, że tam jeden core saturuje całe pasmo, to znaczy jeden core ci ciągnie 50 gigabajtów, ale jak próbujesz użyć czterech core'ów albo więcej, dostaniesz tak samo 50 gigabajtów, więc... Mówisz o M1 czy o mówię PC-tach? O M1, ale mówię o wszystkich innych rdzeniach. W PC-tach to działa identycznie. Mhm. Inaczej działa w serwerach. W serwerach jest tak, że jeden core powiedzmy też ciągnie te 25 czy tam ileś, natomiast to się skaluje aż do pewnego momentu, kiedy nasyca się. Nasyca się zazwyczaj przy 100 gigabajtach, przy 100 gigabajtach lub przy 150-180 gigabajtach. Rekord dzisiaj to jest chyba dla Epica 2, czyli gdzieś około 180. Natomiast w przypadku desktopowych procesorów, kiedy mamy tam 4 jednostki, a nie 40, no to wtedy jest tak, że jeden core nasyca ci często praktycznie całe pasmo. I to jest taka podpowiedź, że czasami skalowanie na wiele korów w takich architekturach nie zawsze się sprawdza, bo jeśli zużywasz całe pasmo w jednym korze, no to nie ma sensu. Swoją drogą, benchmark, który to testuje, to jest tak naprawdę memcopy, czyli stream copy tak zwany. Nie wiem, czy tu się chcemy, chyba mnie słuchacze kiedyś zamordują w komentarzach za takie wcinanie się co chwilę w twoje wypowiedzi, ale jest tu taka jeden element, który myślę jest łatwy do zrozumienia przy tym całym opisie, tak bardziej przyziemnie mówiąc, gracze na przykład... Teraz jest niedosyt procesorów na rynku, prawda? I niektórzy się zastanawiają, okej, nie ma Ryzenów, wezmę sobie Threadrippera. Tylko od razu pojawiają się głosy, po co ci Threadripper, jak i tak nie masz uzysku z tych dodatkowych kanałów, na przykład dostępu do pamięci. I myślę, że tutaj łatwym do wytłumaczenia elementem jest to, że po prostu to wszystko zależy od workloadu. Dlatego procesory serwerowe są tak skonstruowane, a procesory desktopowe inaczej, ponieważ workload serwerowy to są zazwyczaj niezależne programy, bardzo dużo niezależnych programów, czy to niezależne odwołania w bazach danych dla różnych użytkowników, czy to różne sesje przeglądarek, czy na przykład kompilacja wręcz, która też jest równolegle poprzez po prostu... Czy wiemki, tak jest. Tak, no i sam ten workload decyduje o tym, jak architektura jest rozwiązana, tak? Czy jak procesor jest zrobiony. W desktopach po prostu gry nie są napisane w tak sposób, żeby utylizować wszystkie te kanały dostępu do DDR-a. Natomiast w serwerach to jak najbardziej ma sens. Natomiast to, co mnie zastanawia, to jest to, bo mówisz, że przy M1 jest 50, tak? Gdzie przy takim typowym laptopie mówisz, że jest ile? 25. Mhm. No to teraz pytanie, jakie algorytmy niby mają być odpalane, albo inaczej, jaki workload, czy workload będzie decydował o utylizacji tego pasma zwiększonego na tych laptopach? Oczywiście, że tak. Przy czym zazwyczaj pamiętajmy, że jeśli chodzi o pamięć, to mamy de facto dwa parametry. Mamy latencję i mamy przepustowość. Zresztą wszystkie systemy praktycznie komputerowe bazują na tych dwóch parametrach i te parametry często są przeciwstawne, to znaczy jeśli mamy jedno, to ciężko nam zrobić drugie na przykład. Czyli przy niskiej latencji powiedzmy przepustowość też spada często. Przy czym latencja chyba w pamięciach DRAM, ona stoi na pewnym stałym poziomie, bo to jest ograniczenie fizyczne. Latencja kości, tak, a latencja dla procesora nie, dlatego że to jest zdominowane dzisiaj przez interconnect. Latencja kości DRAM, czyli tak zwany row address select, column address select, to są latencje rzędu tam 10 nanosekund, powiedzmy, około, można sobie to przeliczyć, ale to jest ten rząd wielkości. Można sobie to przeliczyć, biorąc spec DDR-a, tam jest napisane, ile jest megatransferów na sekundę i jest podany potem CAS i RAS
parametr kas i ras w cyklach właśnie, więc można sobie przeliczyć, ile to jest, tak mniej więcej. Natomiast to są dużo, dużo niższe wartości względem tego, co osiąga procesor, dlatego że zanim ten sygnał w ogóle dojdzie do DDR-a, to on musi pokonać kilka poziomów hierarchii cache i przejść sobie przez interconnect. I to tak naprawdę dominuje i tą latencję i co więcej, ona nam się pogarsza z generacji na generację. Nawet w tym Apple'u akurat M1 też się pogorszyła względem poprzedniej generacji. Bardzo często ona wzrasta, szczególnie jeśli mamy masywnie wielokorowe systemy, to ona musi nam wzrosnąć po prostu, bo rozmiar tego interkonektu też rośnie. Wracając do tego, jakie workloady, być może dla gier, chociaż to nie jest platforma przeznaczona dla graczy, bo gry są zazwyczaj pamięciożerne i poza tym przetwarzają dane hurtowo właśnie. I tutaj pasmo, jeśli chodzi o pasmo do pamięci, to liczy się przetwarzanie hurtowe, czyli właśnie wielkie tablice, wielkie zbiory danych. W przypadku, ale jeśli chodzi o stopień zrównoleglenia dostępu do pamięci, to też jest nieźle. Ja mam taki jeden benchmark, który bazuje na takiej starej suicie benchmarkowej, która się nazywała LM Bench, open source'owej. I on mierzy taki praktyczny stopień zrównoleglenia, jeśli chodzi o dostęp do pamięci, czyli ile niezależnych transakcji, powiedzmy, do DDR-a mogę wykonać w programie w pętli jednocześnie. I typowe wyniki dla procesorów desktopowych znowu i nawet dla innych to jest, powiedzmy, 8-10. Na moim laptopie to jest 10. 10 transakcji równolegle, tak? Tak, czyli można sobie wyobrazić, że jak mamy tą listę jednokierunkową, to możesz 10 takich list iterować jednocześnie i nie dostaniesz degradacji, jeśli chodzi o latencję, bo możesz 10 transakcji wysłać do pamięci i wrócić 10 linii w cache'a. Nie będzie się jakby kolejka zatykać. Nie będzie się zatykać kolejka. Pamiętajmy, że całkowita głębokość kolejki load store queue to jest 128 w stosunku na przykład do 96 chyba dla Inteli, jeśli chodzi o architekturę Skylake na przykład. Mhm. Więc mamy tutaj przewagę, ale to nie przekłada się na praktyczne zrównoleglenie, bo praktyczne jest dużo mniejsze. To mierzalne to jest właśnie około 12 równoległych transakcji. Czyli jeśli nasz program robi po prostu, odwołuje się do 12 zestawów niezależnych danych, to może to zrównoleglić. Tak mniej więcej można to opisać. Mhm. Całkowita ilość transakcji w locie to może być liczone na podstawie benchmarku stream, czyli jeśli sobie weźmiemy przepustowość 50 GB, podzielimy przez rozmiar danych i przez latencję, dostaniemy około 32, powiedzmy, transakcji w locie, łącznie z prefetchami, które i to jest i tak duża ilość w porównaniu właśnie z innymi, bo mamy dwukrotnie większe pasmo de facto niż w przypadku innych rdzeni desktopowych. I nie tylko desktopowych, bo serwerowe rdzenie, też pojedyncze pasmo dla pojedynczego rdzenia nie jest takie duże jak 50 GB, tam zazwyczaj też jest 20 parę, tylko się skaluje lepiej. Czyli Apple w zasadzie zrobił dobry krok, bo on nie poszerzył ilość kanałów, tylko, czy się mylę, tylko po prostu zwiększył tak jakby przepustowość na pojedynczym rdzeniu, tak? Z pojedynczego rdzenia. No trudno, na podstawie takiego benchmarku trudno stwierdzić, z czego to dokładnie wynika. Na pewno, ale generalnie, żeby uzyskać lepszy wynik, to trzeba poszerzyć wszystko. Czyli przykładowo nie, jeśli poszerzysz pasmo do DDR-a, bo na przykład dołożysz kanałów, tam mamy kość pamięci, która jest wbudowana w KRZEM, tam jest LPDDR, czyli jest trochę inna technologia, która pozwala na uzyskanie większego pasma przy mniejszym taktowaniu między innymi. Więc oni mogli sobie poszerzyć, powiedzmy zwiększyć liczbę kanałów. Natomiast jeśli chcesz skonsumować to pasmo, to ty musisz poszerzyć wszystko inne. Przykładowo procesor Apple ma aż 4 jednostki load store, które mogą w jednym cyklu wykonywać operacji, czyli możesz aż do 4 operacji na pamięci w jednym cyklu wykonać. To znowu jest dosyć duża ilość. Przy innych procesorach zazwyczaj masz 2 lub 3. Powiedzmy, że 3. Mhm. Dzisiaj na przykład 1 store i 2 loady to jest wynik dla architektury Skylake, dla Intela. Więc, a tu mamy 4 w sumie. Mhm. Te informacje znowu wymagają takiego reverse engineeringu i robienia testów, bo nie są one tak bezpośrednio dostępne. Dokładnie to jest tak, że mamy 3 loady i 2 story, które się mogą jednocześnie wykonać. W sumie 4 operacje, z tego 3 loady i 2 story. Ja posługuję się teraz taką stronką gościa, który się nazywa Dougal Johnson.
to jest jakiś taki entuzjasta, który zajmuje się reverse engineeringiem Apple'a M1 dzisiaj, czyli robi dużo więcej mikrobenchmarków i próbuje zgadnąć, jak on jest skonstruowany wewnątrz. Więc te informacje, które teraz mam, one są z tej strony. Natomiast ogólnie efekty tego widzimy, czyli duże pasmo do pamięci. Tak czy inaczej, żeby to pasmo skonsumować, trzeba poszerzyć wszystkie struktury, czy trzeba poszerzyć struktury w procesorze, trzeba odpowiednio przystosować szynę, żeby mogła wykonywać dużą ilość transakcji jednocześnie. Pamiętajmy, że interkonekty najczęściej mają limity na transakcje, czyli nie można go po prostu tak zaspamować, tego interkonektu. Jeden procesor nie może sobie spamować requestami co chwilę, tylko zazwyczaj te szyny mają tak zwane kredyty, czyli masz pewną ilość transakcji, które możesz zainicjować, zanim ci się skończy kredyt i wtedy musisz poczekać, aż któraś z tych transakcji się skończy. Zazwyczaj w ten sposób się to limituje. Przykładowo szyna PCI ma na przykład 256 transakcji odczytu do pamięci z punktu widzenia karty PCI. Jeśli mówimy o interkonektach, ta ilość może być inna. O interkonektach, które dotyczą procesorów, ta ilość oczywiście będzie inna. Natomiast to jest taki przykład, że te szyny dzisiaj to są de facto, trzeba o tym myśleć jako o bardziej jako o sieciach pakietowych, tak niż jako o szynach. De facto to są sieci pakietowe. Standardowa szyna adresowa i danych to jest raczej już relikt lat 90. Tak, to znaczy elektrycznie one nadal są realizowane często jako szyny adresowe i danych, choć niekoniecznie, bo jest taka jedna popularna firma, która sprzedaje IP interkonektowe, czyli takie gotowe, krzemowe projekty, która akurat przeszła całkowicie na strukturę pakietową. Może potem w linkach dam nazwy, bo zapomniałem teraz. Natomiast powiedzmy ARMowy Cache Coherent Interconnect nadal ma szynę danych i osobną szynę adresową, natomiast potem realizowane de facto to jest jako pakiet, czyli ta informacja leci powiedzmy w całości po szynie i jest przełączana w pewnym sensie jako pakiet, oczywiście przełączana jest na podstawie adresu. To może jeszcze, żeby tak podsumować, czyli mamy struktury w procesorze, które są głębsze niż w porównywalnych procesorach od konkurencji, czyli mamy większą głębokość, jeśli chodzi o transakcje do pamięci, mamy więcej pasma i w związku z czym wszystkie inne struktury też muszą być większe, mamy więcej jednostek wykonawczych tam w środku, które mogą odwoływać się do pamięci. I teraz idąc dalej, omawiamy teraz podsystem pamięci, czyli cache. To powiedzmy jeszcze chwilę o tym, co nadmieniłeś, że tam jest taki jeden ciekawy element, że występuje tam cache L3 naturalnie, ale na twoich pomiarach zauważyłeś, że w zasadzie nie jest on odzwierciedlony w wynikach, tak? Czyli nie widzimy tego takiego wyraźnego schodka pomiędzy L3 a czasem dostępu a RAM-em, tak? Tak jest. Zarówno na moich pomiarach, jak i na tych, które udało mi się znaleźć, one się pokrywają, więc to nie jest przypadek. I wyraźnie widać, że mamy typowy obraz, jeśli robimy sobie pomiary latencji do pamięci, używając tej listy kierunkowej, o której mówiłem wcześniej, jest taki, że w momencie, kiedy trafiamy w jakiś poziom hierarchii cache'a, to dostajemy taki płaski kawałek wykresu, kiedy nam latencja nie wzrasta przez jakiś czas, dopóki nie wyjdziemy poza rozmiar cache'a. Czyli zwiększamy po prostu tak zwany workset? Tak. Stopniowo i patrzymy sobie, jak on wpływa na latencję. Naturalnie, im więcej danych jednocześnie przerzucamy i mówiąc, nawiązując tu właśnie do tych kolejek, po prostu kolejka pomiędzy poszczególnymi elementami architektury się jakby nie nasyca, tak? I w pewnym momencie następuje utylizacja całego tutaj dostępnego zasobu i musimy wejść, znaczy w przypadku cache'a mówimy tutaj o rozmiarze danych, który procesor przerzuca, nie mieści się on już w mniejszym rozmiarze cache'a i jest konieczne powiedzmy ekspediowanie tak, tych operacji do pamięci wyższego poziomu. Tak, bo jeśli robimy sobie taki losowy zbiór danych z losowym wzorem dostępu, to de facto cache tutaj w ogóle nie działa. To znaczy ładujesz za pierwszym razem do cache'a, a potem za drugim razem ładujesz już inną wartość, więc jest wykorzystywane tyle cache'a, tylko jaki jest rozmiar roboczy, można tak to powiedzieć. O. Więc dla M1 widzimy dwa takie płaskie obszary. Jeden to jest w obszarze L1, czyli aż do 128 kB, a drugi to jest w obszarze do L2, czyli aż do 1 MB.
i nie widzimy tego trzeciego obszaru, który tradycyjnie jest kojarzony z cachem L3. Normalnie, jeśli weźmiemy sobie na przykład procesor desktopowy Intela, czy jakikolwiek inny intelowy, tam mamy trzeci płaski obszar, który zatrzymuje się mniej więcej na kilkunastu megabajtach, tam gdzie kończy nam się cache L3. W przypadku systemów serwerowych, tam czasami to nie jest taki idealnie płaski obszar, dlatego że ten cache jest rozproszony w przypadku systemów serwerowych, więc on de facto to nie jest jakby jeden fizyczny kawałek czemu, tylko on jest rozłożony po całym interkonekcie, więc te latencje nie są równomierne, ale też widzimy pewien efekt. Tutaj nie widać tego efektu, tylko widać taką krzywą, która normalnie powinna być bardzo stroma, przez to właśnie, że mamy taki dobry test, który losowo dostaje się do pamięci, ale tutaj jest taka trochę pochylona, czyli tak jakby ten cache daje jakiś efekt, ale on jest nietypowy, nie jest takim tradycyjnym efektem związanym z tym, że mamy kolejny obszar równomiernej latencji, tylko mamy po prostu taką wypłaszczoną krzywą. Czyli nie wiem, jakby to technicznie opisać, że mamy mniejszą pochodną na tej krzywej. Normalnie okay. Powinien być taki spike, taka delta Diraca, a dla technofilii tutaj metafory rzucam, dla matematyków i inżynierów, natomiast tutaj nie mamy delty Diraca, tylko mamy taki wzrost, łagodniejszy wzrost, przypomina trochę sigmoidę. Ciężko się opowiada o krzywych w audio, prawda? No, zdaję sobie sprawę. A czy wiesz co, wrzucimy linki do tego, więc myślę, że... Tak. To sobie potem można zobaczyć. Zresztą to zawsze powtarzam, że pod podcastem są znaczniki czasu i po prostu możecie się odwołać do konkretnych materiałów, o których my tu mówimy. Ten cache to jest nietypowo skonstruowany, dlatego że on nie siedzi w fizycznym pobliżu procesorów, tylko on siedzi trochę obok. A tam w pobliżu procesorów jako wspólny cache to jest cache L2, więc... Tak, ale czy to nie ma właśnie... Ja tu zaryzykowałem takie stwierdzenie jak w dyskusji trochę swobodnej przed podcastem z tobą, że to jest być może kolejny objaw tutaj jakiegoś inteligentnego, nazwałbym to w cudzysłowie, predyktora. Tak jak mieliśmy, wiesz, podobny przykład przy predyktorach bodajże w AMD Ryzen, tak? Jeżeli chodziło o branch predyktor. Pamiętasz? Może taki? Tak być. Teraz tendencja w przypadku serwerowych procesorów jest taka, że cache L3 to jest tak zwany cache exclusive, czyli on nie zachowuje danych, które już są skaszowane na wyższym poziomie i ma specjalne predyktory, które decydują o tym, kiedy ma w ogóle coś cache'ować, a kiedy nie. Więc być może to jest coś podobnego, ale na razie tego nie wiemy. To możemy tylko spekulować. Tak, ale to by tłumaczyło jakby tą obłość, jeżeli to by było to, prawda, że po prostu natomiast tutaj fakt, że tak, to by tłumaczyło tą obłość trochę, chociaż typowy cache exclusive nadal nie ma takiego, nadal ma inny wykres. W sensie, jeśli sobie zmierzymy go na Epiku albo na Xeonie jakimś, to będzie inny wykres. Więc to nie jest dokładnie to musi być coś jeszcze. Okej. Natomiast faktem jest, że de facto takim punktem koherencji chyba jest tutaj cache L2, co widać na przykład po innych benchmarkach, które zrobiłem, które dotyczyły latencji, jeśli chodzi o operacje atomowe na pamięci. I ona jest dużo mniejsza niż w przypadku konkurencyjnych procesorów. Dostałem wynik 13 nanosekund względem na przykład 50 nanosekund dla Intela. Dla desktopowego Intela. Może tutaj wyjaśnijmy, dlaczego to jest istotne i kiedy to zachodzi. Jeżeli macie programy, które są zrównoleglane poprzez po prostu uruchomienie na wielu wątkach, często różne części programu muszą się ze sobą komunikować. Można to tradycyjnie zrobić przez takie exclusive locki, tak zwane, czy to muteksy, czy semafory, czyli że jeden wątek jednocześnie dostaje się do jakiegoś obszaru i tam też implementacyjnie jest to rozbione przez instrukcje atomowe. Natomiast dużo lepiej jest to zrobić przez tak zwane algorytmy lockless, czyli operacje dostępu do danych niejako przeplatają się w sytuacjach, kiedy nie muszą jednocześnie zapisywać do dokładnie tego samego adresu, tak? A kiedy to występuje, to ta instrukcje atomowe zapewniają
samą nazwę, atomowość tej operacji. To się nazywa remote atomic też. Mamy dwa rodzaje atomików. Jeden to jest taki, który używany jest przy zakładaniu locka, który blokuje de facto, a drugi to jest taki, który mówi na przykład zainkrementuj mi o jeden jakiś adres w pamięci atomowo, ale nie obchodzi mnie, czy ile tam będzie, ważne, żeby się dodał jeden. Tak jest. I to jest ten remote, i mówimy o tych remote atomikach, to są specjalne instrukcje procesora, które występują począwszy od architektury ARM V8.2 chyba. Natomiast w przypadku Intela one już też dawno występują, mają tak zwane prefiksy, to są tak zwane instrukcje z prefiksami atomowymi. I mierząc to na laptopowym Intelu czy desktopowym Intelu dostajemy latencję rzędu 50 nanosekund. W przypadku Apple'a mamy 13 nanosekund, czyli dosyć duża różnica. W cyklach ona jeszcze gorzej wychodzi, czy jeszcze lepiej na korzyść M1. Natomiast jest to bardzo mało, więc tutaj moje podejrzenie, że tym punktem koherencji tradycyjnie w systemach tutaj jest cache L2, a tradycyjnie był cache L3 w przypadku trzypoziomowych cache. Rozumiem. Więc tym bardziej ten cache L3 tutaj pełni nietypową rolę. Aha. Normalnie jest tak, że gdyby to cache L3 był punktem koherencji, to wtedy latencja nie mogłaby być mniejsza niż ta latencja do cache L3. Tak jest, rozumiem cię. Natomiast tłumacząc jeszcze, dlaczego to jest istotne i trochę ja się teraz zastanawiam, dlaczego Apple zdecydowało się na taki krok, bo zazwyczaj tego typu optymalizację robisz wtedy, kiedy masz system wielordzeniowy, znaczy mówiąc wielo, to mówię tutaj powyżej 24, 32. To są takie typowe systemy. Właśnie ja bym powiedział, że wtedy to się już przestaje trochę skalować, to znaczy... No wiem, ale wtedy ci jakby najbardziej na tym zależy, nie? No bo to najbardziej są... ci na tym zależy, ale jest to też najtrudniejsze wtedy. No właśnie, właśnie. To jest taki paradoks. Normalnie było tak, że jeśli sobie popatrzyłeś na przykład na mobilne procesory, to one nie żywołowały tych parametrów związanych z latencją. Właśnie o tym mówię. Nie żywołowały pasma, dlatego że typowe aplikacje mobilne nie były takie głodne na te zasoby. Nigdy nie używały tych wątków, prawda? Żyłują takie rzeczy tak, jakby robili jakiś high-endowy system, chociaż to nie jest high-endowy system tak naprawdę. No dokładnie tak. To jest dziwne dla mnie, bo chociaż wiesz, z drugiej strony te laptopy, one są troszeczkę celowane pod środowiska graficzno-twórczych, wiesz, zastosowań, takich jak DaVinci Resolve, czy na przykład pakiet Adobe. Ja nie wiem do końca, chociaż stawiam, że nie, że w zasadzie te operacje atomowe nie są istotne w tych algorytmach, bo tam w zasadzie chodzi o taki raw power, jeżeli chodzi o przetwarzanie multimedialne, a nie za bardzo o synchronizację ze sobą. No we wszystkich algorytmach wielowątkowych to ma jakieś znaczenie, bo wszystkie prymitywy, które potem są wykorzystywane, typu spinlocki, muteksy i tak dalej, potem korzystają z takich instrukcji, czy semafory, wiem, czy tylko cokolwiek innego. Czy to jest aż tak... to jest jedna instrukcja w przypadku semafora, nie? Taki compare and exchange. Powiem tak, nie? wszyscy vendorzy przywiązują dużą wagę do tego. Intel też się zawsze chwalił, że optymalizuje locki. I nie tylko Intel, inni vendorzy od ARMów też, ci, dla których mieliśmy przyjemność pracować, też optymalizowali locki dla swoich architektur. Jest to bardzo ważna rzecz. Trzeba pamiętać, że im więcej korów, tym większy jest problem ze zrównolegleniem. Mamy tak zwane prawo Amdala, które nam mówi, że ta część sekwencyjna się nie skaluje, w związku z czym im większa ona jest, tym bardziej ciągnie w dół całą twoją wydajność, prawda? Czyli przykładowo, jak masz, nie wiem, 10 korów, to możesz 10-krotnie zwiększyć tą część równoległą twojego programu, ale część sekwencyjna pozostanie dalej niezwiększona, prawda? Czyli jeśli ona zajmuje duży kawałek programu, przykładowo masz program, który sekwencyjnie zajmuje ci 30% czasu, to jest część sekwencyjna, a 70% czasu to jest część równoległa, nie? To możesz te 70 sobie skalować, ale te 30 ci zostanie i nigdy nie pozbędziesz się. Nie przeskoczysz tego. Więc nie przeskoczysz tego. Dlatego te wszystkie sekcje krytyczne w programie są bardzo ważne, żeby je omijać albo redukować ich wpływ na program. Czyli według ciebie to jest taki naturalny krok, który po prostu... To jest bardzo naturalny krok, trochę dziwny właśnie jak na vendora procesorów mobilnych czy też dzisiaj już nie tylko mobilnych, ale powiedzmy desktopowych. Bo to już jest, widać to, że to już jest klasa desktopowa. Może ona w tej chwili bije inne ultrabooki tak naprawdę. Więc to jest dosyć nietypowy krok, ale dobrze, no bo tym razem dzieje się coś z zyskiem dla konsumentów. Bo zazwyczaj jest tak, że z tego typu technologii korzystają przede wszystkim profesjonaliści, którzy używają, nie wiem, stacji roboczych, serwerów i tak dalej, a
tym razem skorzystają na tym konsumenci i być może będzie to potem widać w takich programach, jak właśnie takich, które realizują obróbkę multimediów, czy w grach, chociaż na Apple, granie na Apple to jest być może nie najlepsze doświadczenie. Mhm. Okay, chyba, czyli... że mobilne. Sorry? Chyba, że mobilne granie. To wtedy już na A13 przynajmniej, który był predecesorem tego M1, to już zaczyna mieć sens. Tak, ja mam tu na myśli oczywiście ekosystem, nie dostosowanie, ale tutaj oni też zainwestowali też w procesor graficzny nowy, nową architekturę procesora graficznego, więc najwyraźniej chcą, żeby to było też wydajne dla zastosowań co najmniej graficznych i być może rozrywkowych też. Okej, okay, czyli to nie jest żadna magia, czy tam, to się, jak to Staszek ujął na początku, gotowanie procesorów w kotle, tylko no, świetna inżynieria, tak? W sensie mamy konkretne dane, do których się jesteśmy w stanie odwołać i po prostu... Tak, zainwestowali w to, żeby ten procesor był bardzo wydajny i żeby się lepiej skalował w przyszłości. Zobaczymy właśnie, jak będzie wyglądać przyszłość, bo nie wszystkie z tych rozwiązań będą się dały łatwo zaaplikować do systemów masywnie wielordzeniowych. Przykładowo, jeśli twój jeden core zżera 50 GB na sekundę, to ile będzie zżerało 4 kory, prawda? Mhm. 200, no to nawet serwerowe systemy rzadko mają 200. Więc dojdziesz do ściany szybko, prawda? No ale zawsze, jeśli masz aplikację, która korzysta tylko z jednego rdzenia, a przecież wiele aplikacji do dzisiaj tak naprawdę nadal nie jest równoległych. I chyba to jeszcze ci daje tak duży... zostanie, nie? Tak, i to ci daje bardzo dużego kopa, mówiąc kolokwialnie, prawda? Bo wtedy to nie programista musi się pocić, żeby ją zrównoleglać, tylko de facto dostajesz to ekstra pasmo za darmo. Więc być może to jest bardzo mądry ruch. Tak, ja się tylko zastanawiam, bo nikt nie jest za darmo, jak to się mówi, i jakie są konsekwencje takiego architektury. No rozwiększemu na pewno jest konsekwencją. No. Czyli to, ile takich procesorów zmieścisz potem na... jeśli będziesz robił, powiedzmy, wersję dla stacji roboczych w przyszłości. Być może to jest bardzo dobry ruch dla procesorów mobilnych, które i tak mają zawsze problem z dysypacją energii, czyli rozpraszaniem tej energii z krzemu, ale te same podejście na przykład w rynku serwerowym, które po prostu będzie zoptymalizowane na ilość rdzeni i po prostu też koszt w sumie, bo obecnie, wiesz, serwerownie patrzą na to, czy tam ludzie, którzy budują serwerownie, patrzą na to, jak ci się przekłada wydajność na koszt, no bo jeżeli idziesz w skalę, no to ma niebagatelne znaczenie. Zresztą znamy to z pierwszej ręki, bo możemy chyba powiedzieć tutaj, nasze kontakty z pewnymi tutaj wytwórcami procesorów, na przykład firmą Cavium, wręcz wprost słyszymy takie informacje, że podstawowym tutaj jakby kryterium zakupowym rozważanym przez ludzi, którzy po prostu robią serwerownie, to jest koszt per moc obliczeniowa, tak? Czy tam per... Cena. Tak jest. Cena albo jednostka wydajności. Drugim jest zużycie... Cena za jednostkę wydajności. Drugim jest zużycie prądu, nie? Które jest kosztem tylko rozbitym w czasie. Dobrze, to jeszcze kończąc, latencja do DDR-a w zasadzie nie jest jakaś spektakularna, pomimo tego, że on jest osadzony w kości, to ma porównywalną do latencji właśnie dla innych procesorów ultrabookowych, czyli około 100 nanosekund. Latencja komunikacji między rdzeniami jest trochę mniejsza, właśnie pomierzyłem ją na 80 nanosekund względem 100 nanosekund, które jest znowu na ultrabooku intelowym, więc jest trochę zmniejszona, co tym bardziej sugeruje, że ten interconnect tam jest trochę bardziej zoptymalizowany pod tym względem. Kolejna rzecz. Większość procesorów out of order dzisiaj ma latencję do L1 rzędu 4 cykle, czyli instrukcja, która pobiera coś z cache'a danych poziomu pierwszego, musi poczekać 4 cykle, aż te dane do niego, do tej instrukcji dotrą, czyli dotrą do rejestru. U Apple'a to są 3 cykle. To jest taki drobny detal, ale pokazuje, jak bardzo oni się starają zoptymalizować to. Ostatnio ja widziałem 3 cykle w procesorach ARMowych, ale wtedy, kiedy one nie były jeszcze tak agresywne, czyli parę lat temu takie ARMy z serii Embedded miały 3 cykle, ale to nie jest procesor Embedded, zauważ. To nie jest Cortex A15, czy Cortex, nie wiem, A55, czy Cortex, być może jeszcze A72, czy jakiś wcześniejszy, A57 może jeszcze miał 3 cykle. Te najnowsze produkcje ARMA mają już 4 cykle opóźnienia, dlatego że im więcej masz cache'a, tym trudniej jest przepchnąć ten sygnał w tej jednostce czasu z powrotem.
I tam się dużo, dużo rzeczy musi dziać, bo tam pamiętaj, że jest translacja pamięci, jest wyszukiwanie banków, cache'u i tak dalej. Nie wszystkie te rzeczy można zrównoleglić. Więc oni zeszli do trzech cykli, co jest niespotykane, jeśli chodzi o takie agresywne procesory. Czyli co, nie jest to magia, ale nadal jest to zastanawiające, w jaki sposób to zrobiono. Ale nie jest to magia, ale jest to świetna inżynieria, tak, na pewno. To znaczy, nadal jest to dosyć intrygujące, prawda? No bo w jaki sposób inżynierzy byli w stanie jakby tutaj, wiesz, przekroczyć tą barierę, kiedy nikomu się nie udało, ale mówimy tu już o konkretach. Nie mówimy tu o jakichś magicznych siłach, które nie wiadomo co spowodowały, że ten procesor po prostu działa szybciej, tylko skupiamy się już na konkretnych elementach, które w efekcie poskładane razem mogą dać większą wydajność. I jesteśmy w stanie to zmierzyć, co najważniejsze, nie? Tak, register file też jest zapewne dużo większy. Wszystkie te rzeczy muszą być większe. Jeśli zwiększasz jedną z tych rzeczy, to o czym mówiliśmy na początku, musisz zwiększyć wszystkie, bo ilość instrukcji, które zdekodujesz, wpływa na to, jaki duży musisz mieć register file. Dla nich to szacunki teraz są 350 Mówiąc pisów. Mówiąc wprost, nie ma sensu pakować do samochodu nie wiadomo jakiego dużego silnika, jeżeli nie założysz szerszych opon. Tak, ja nie cierpię porównań do samochodu. Nie cierpię takich metafor, bo one strygerować. Się kończą fatalnie. Nie, oczywiście, że to było złe porównanie. Ale generalnie chodzi o to, że nie ma sensu dekodować więcej instrukcji, jeżeli nie będziesz ich w stanie na przykład równolegle wykonać, tak? Z drugiej tak. strony... Albo nie będziesz miał gdzie przetrzymywać tych rezultatów. Dokładnie. Mamy 16 rejestrów architektonicznych, ale w praktyce w tych procesorach rejestrów jest od 200 do 300, żeby one sobie poradziły z taką ilością danych, które muszą równolegle do nich spływać. Od razu tłumaczę, to nie jest tak, że te rejestry są jakoś ukryte. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak to się dzieje, że mając 32 rejestry w armię, tak naprawdę w locie jest 300 rejestrów. Tak, 16 w Intelu, 32 w armię. Tak. Polecam poszukać w internecie hasła Tomasulo algorytm i register renaming. Jest taki bardzo fajny cykl wykładów od Georgia Tech. Myślę, że to podlinkujemy. Ja zawsze odsyłam właśnie do tych wykładów, bo tam bardzo prostymi słowami jest wytłumaczone, jak to wszystko działa i skąd w zasadzie się bierze te 300 rejestrów. W skrócie, te operacje są tagowane, więc nie mówimy tu o numerach rejestrów, tylko o zależnościach między operacjami. Kiedy pierwsza operacja produkuje wynik dla drugiej, to te 300 rejestrów się bierze stąd, że te relacje to tak naprawdę są... te rejestry. Kiedy reużywamy tego samego rejestru, ale mamy na myśli inne dane, ale używamy innych danych, czyli na przykład nadpisujemy go czym innymi danymi, to de facto brany jest nowy rejestr z tego banku. Po prostu relacja danych. Jest 300 relacji danych, które są w procesorze. No ale mówiąc wprost, jeżeli chcesz wykonać te wszystkie instrukcje równolegle, te powiedzmy właśnie 300, znaczy 300 ich nie wykonujesz, 300 zależności trzymasz między instrukcjami, ale jeżeli na przykład robisz równoległe mnożarki, tak, czyli równoległe dodawanie, no to po prostu dodajesz instancję bloku dodającego czy mnożącego, no i taki blok ma kolejkę instrukcji, które są mnożeniami do wykonania, no i po prostu one się po kolei w każdym cyklu wykonują. No tylko tak, jak dasz ich więcej, to musisz czymś nakarmić te jednostki, tak? Więc nie ma sensu dawać Bóg wie ile tych jednostek, jeżeli twój frontend nie jest w stanie patrzeć szerzej na rozkazy i dekodować w jednym cyklu na przykład 4 rozkazy albo 8 rozkazów, tak? Mam jakieś dane do tego, jak ile rozkazów jest w stanie dekodować frontend tego procesora M1? 8 rozkazów, co jest rekordową ilością, bo takie dekodery szerokie ma mieć na przykład Power 10 od IBM-u, a zauważmy, że Power 10 jest zaprojektowane tak, żeby wykonywać 8 wątków na jednym rdzeniu. Czyli SMT razy 8, w przeciwieństwie do Intela, który ma na przykład hyperthreading tak zwany, czyli SMT razy 2. Tutaj się cały czas gdzieś obijamy o różne tematy. Ja zaraz chcę coś wyjaśniać, jak działa SMT. A jak... No, to co ludzie w desktopach znają jako hyperthreading, czyli to, że mamy jeden procesor wykonuje równolegle dwa, powiedzmy, dwa strumienie instrukcji. Czy dwa strumienie instrukcji. No to nie jest wynalazek Intela, on to sobie nazwał marketingowo, ale to było wcześniej i to się nazywa w literaturze, to się nazywa SMT, czyli Simultaneous Multithreading.
I na przykład procesory IBM mają 8 wątków równolegle, Thunder X2 od Marvela ma na przykład 4 wątki, dawne Sparki też miały po 4 wątki chyba, więc akurat Intel robi tylko po 2, dlatego że w zastosowaniach desktopowo-serwerowych więcej wątków nie zawsze ma sens. Innymi słowy, jeżeli twoje jednostki wykonawcze nudzą się, bo twój strumień kodu, jakby zależności dane ma tak ciasno pokładane, że używa za chwilę wartości, którą przed chwilą tak, wyliczył. Tak, jak masz kod typu arkusz kalkulacyjny, albo przeglądarka, albo baza danych też, przykładowo, tam to nie możesz wiele wrzucić więcej wątków, zrównoleglanie, dlatego, że one w większości się nudzą, tak. No i wtedy możesz wykonywać Apple jakby... nie ma wielu wątków. Apple ma jeden wątek, a i tak ma dekoder 8-krotnie poszerzony. Więc to też jest nietypowe. Tu mała może ciekawostka odnośnie tego SMT. Jak sobie popatrzycie w Linuxie w CPU Info, to zobaczycie, że z włączonym SMT, to zobaczycie, że każdy taki wątek SMT jest czymś, co się nazywa w Linuxie procesorem. To jest mylna nazwa, bo to nie jest żaden osobny procesor. To jest naprawdę reużycie tych samych zasobów. Tak, ale z punktu widzenia schedulera, czyli tego planisty tasków, planisty procesów, to jest osobna jednostka, na której możesz uruchomić wątek i to rzeczywiście się wykonuje równolegle. Tak. Tam nie ma żadnego przełączania. Tak samo jest, na Windowsie, jak sobie otworzysz tam, nie wiem jak to się na Windowsie nazywa, rzadko tam zaglądam, ale jakiś tam task manager coś takiego, zadań, tak. To też są to osobne procesory. Tak jest. Natomiast tip właśnie taki dla optymalizacji, jak patrzycie na, jak rozkładacie swój program na wiele rdzeni, to weźcie pod uwagę, że scheduler w Linuxie traktuje je bardzo bliźniaczo, czy to są hypercory, czy nie hypercory. Natomiast to ma różnicę, jakie wątki, czy jak dużo danych współdzielą wątki, które wykonują się na, powiedzmy, hyperwątki w nomenklaturze intelowej, które wykonują się na tym samym rdzeniu. Ponieważ one współdzielą cache. W związku z czym uważajcie na to i patrzcie. Taki kuchenny od razu temat, cyberpunk. Temat nieużywania hyperwątków przez silnik gry. No został na tam... Ryzenie chyba, tak, nie? Na Ryzenie został tam od razu. Zresztą dużo jest, taki jeszcze jeden, za chwilę powiem tutaj jedną ciekawostkę. Podchwycony, że CD Projekt nie umie robić gier, tak, bo nie używają procesora. No jeżeli... Ja tu jakby obronię trochę CD Projekt i powiem właśnie, dlaczego tak się dzieje. W sensie to nie jest tak, że oni nie chcą używać, tylko po prostu mają prawdopodobnie mocne przesłanki, że to daje zysk. W sensie, jeżeli i znają swój silnik gry, znają swój kod, no to... Maksymalny uzysk, jaki można dostać z SMT, na przykład takiego dwukrotnego SMT, jaki jest mierzalny na przykład na procesorach Intela, to jest 20%, i to jest optymistyczny wynik, czyli średnio wcale nie jest 20%, tylko dużo mniej, może być nawet gorzej. Jeśli masz pecha i twój workload jest nieodpowiedni, możesz mieć gorszy wynik, niż jakbyś nie miał tego SMT. No i to się właśnie pokrywa z wynikami, które widziałem, to znaczy wzrost wydajności w cyberpunku po włączeniu SMT nie był większy niż tam 5%, kilka klatek dosłownie. Tam chodziło o to, że jedna z bibliotek po prostu nie korzystała z SMT. Tylko wiesz, mnie to dziwi, że ktoś się bulwersuje, że SMT było włączone, czy wyłączone. On było włączone, tylko po prostu aplikacja go nie używała, a jednocześnie pamiętamy historię, kiedy się okazało, że AMD wypuściło, zresztą mam taki procesor Bulldozer, czy tam Bulldozer, nie wiem kto się czyta, i się okazało, że kory współdzielą jednostki FPU. To nawet nie było SMT, bo w SMT współdzielimy wszystkie jednostki wykonawcze w ramach jednego kora, czyli mówię tutaj o mnożarkach, o dodawaniu. Tak, Bulldozer był bardzo dobry, jeśli chodzi o integer workload, natomiast odpadał w benchmarkach floating point, które są nieistotne na przykład. No i wiesz, ja na Bulldozerze grałem w cyberpunka autentycznie i to działa, więc nie dostaję tam 60 klatek, tylko jakieś 40-30, ale ten procesor nadal w 2020 roku nadaje się do gier, właśnie przez to, że jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o stałoprzecinkowe obliczenia. Zmiennoprzecinkowe obliczenia oczywiście są słabe, bo są współdzielone między korami, ale to były prawdziwe kory. I wiesz,
zaufajcie autorowi po prostu aplikacji. Sami robimy takie aplikacje w Dataplane, które konkretnie wykorzystują konkretne kory i programista... A, wiem, już wiem. Chodzi ci o takie komentarze, że takich webowych ekspertów, że no, włączcie SMT. Tak. A, sorry, zapomnieliśmy. Pracowaliśmy 5 lat na tą grą i zapomnieliśmy włączyć. Tak. Dzięki ci, mistrzu. Już idę włączam. Dokładnie, nie? To jest, nie wiem, to jest ten typ ekspertów sieciowych. Tak jest. To tyle. To tyle tylko chciałem powiedzieć. Dobra, wróćmy do głównej osi. Co powoduje, że... No dobra, ten procesor ma wszystkiego więcej. Wszystko potrafi robić szybciej. Wszystkiego więcej i w dodatku robi to wbrew uznanym autorytetom. Ja mam przed sobą taką książkę o tytule Computer Architecture, a Quantitative Approach. To jest taka biblia wszystkich architektów, powiedzmy na poziomie studenta. Ta książka opisuje wszystkie te zjawiska, o których dzisiaj mówimy, łącznie z algorytmem Thomas Sulow i tak dalej, i ma bardzo ciekawe benchmarki i symulacje. Jest na przykład benchmark, który pokazuje, co się dzieje, jakbyś sobie zasymulował procesor, który ma nieskończony reorder buffer. I okazuje się, że dla niektórych benchmarków nie dzieje się nic. To znaczy, znana rzecz w przemyśle była taka, że zwiększanie tego zrównoleglanie jeszcze bardziej, dokładanie do reorder buffera kolejnych wpisów, do dekodera i do tych wszystkich register file i tak dalej, daje coraz mniejsze zyski, czyli tam zysk będziesz miał, podwoisz to dwukrotnie, nie będziesz miał dwukrotnego zysku na wydajności, tylko będziesz miał zysk, nie wiem, 15%, 20%, różnie. I to była znana rzecz z przemyśla, dlatego nikt nie robił tak agresywnych ruchów, bo uważali, że to się nie opłaca. A jakimś cudem, tutaj rzeczywiście nie wiemy dokładnie wszystkich dlaczego tak się stało, ale nagle zaczęło się to opłacać. Ja użyłem słowa cud, nie chciałem go użyć, może to się wytnie, ale w tym sensie, że typowe doświadczenie pokazywało, że nie należy tego robić. A okazuje się, że jednak należy w niektórych przypadkach i teraz oczywiście nie wiemy, czy to się skaluje, bo to jest ważna rzecz. To jest procesor, który ma 4 rdzenie. Nie 16, nie 28, tylko 4. Nie wiemy, jak taki design będzie się skalował, jeśli tych procesorów tam będzie kilkanaście potem. Być może się przekonamy za parę lat, jeśli Apple będzie robił stacje robocze na tej mikroarchitekturze. Co wygląda na to, będzie miało miejsce, bo ogłosili, że chcą zrezygnować z x86. Również dla Maców Pro i innych. Więc zobaczymy wtedy, jak będzie to wyglądało w Macu Pro. Koniec części pierwszej. Zapraszamy do części drugiej.